troszkę nam tu powylewało, także będziemy mieć mały problem, gdzie tutaj przeskoczyć. No tu chyba też nie damy rady. Dobra, szukamy dalej. No tu jak widzę też nie damy rady. Za krótkie gumowce. Jak tu skoczyć? Co tu się nawyrabiało? Przecież deszcz nie padał ostatnio. Jest jakaś paleta, która będzie elegancko. Dobra, mamy to, jedziemy. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Musiałem tak tutaj się troszeczkę schować od tego wiatru, zimno strasznie. Witam z nad rzeki, niekoniecznie mojej ulubionej. Rzeka bardzo grymaśna. Czasami jednego dnia potrafi zaskoczyć wieloma gatunkami ryb, wieloma braniami, a następne 10 wypadów wraca się po prostu na pusto. Ale ja lubię tutaj być. Ostatnio było pospinningowane jakieś 2 dni temu, 4,5 godziny. Totalnie bez żadnego kontaktu, nawet wzrokowego z rybą. Także dzisiaj wracamy do trupka. Dzisiaj 2 wędeczki wyjątkowo. Zawsze łapię na jedną. Lubię się skupiać na jednej wędce. Ale dzisiaj testujemy 2 przynęty. Trupek płotki i trupek makrelki. Ja uzbrajam wędki. Zaraz wam pokażę rybki, jakich są rozmiarów. I startujemy. Miejmy nadzieję, że wiatr nas oszczędzi i ten deszcz. Bo warunki naprawdę, zobaczcie na te fale, jest po prostu zimno. Bierzemy się za łapanie, jakieś 4-5 godzinek jestem świeżo po nocnej zmianie w pracy. Także ile wytrzymam, tyle będziemy łowić. Liczę na jakieś branko, chociaż jedno. Trzymajcie kciuki. Przepraszam bardzo za te szumy, za ten wiatr. Będzie nam utrudniał wędkowanie, zobaczcie co się dzieje. Aj, jest straszne. Ten most troszeczkę mnie tutaj chroni. Ale dobra, my nie o tym. Wędki uzbrojone. Dokładnie 18-centymetrowa makrelka, tylko jedna kotwiczka, ja nie dozbrajam, drugą kotwiczką niech będzie jedna, owinięta oczywiście specjalną nicią dla zabezpieczenia. Wędka numer 2, tak jak powiedziałem, płoteczka i zobaczymy co się bardziej sprawdzi. Tak samo kotwiczka jedna, standardowo za kaptur, wzmocnione elastyczną wędkarską nicią. I co? Wyrzucamy zestawy i czekamy na jakieś branko. Oby. Zobaczcie jaka pogoda. No jest totalnie paskudnie. Jak do tej pory niestety, moi drodzy, nie dzieje się kompletnie nic. Minęły 2 godziny, nawet puknięcia. Zrobiło się jeszcze zimniej niż było rano. Pogoda kapryśna, ryba kapryśna.
ale nie poddajemy się. Zostaje jeszcze kolejne 2 godzinki. Zaraz przerzucamy zestawy. Trzymać kciuki, no coś się musi wydarzyć, ale zrobiło się, zobaczcie, ręce skostniały, buzia skostniała, zrobiło się naprawdę niemiłosiernie zimno. Nie spodziewałem się tego, myślałem, że już w pierwszej godzinie będą jakieś brania, ale tak to bywa ze szczupakami. Troszeczkę zmiana ciśnienia, coś im nie podpasuje, no i niestety, tak bywa. Dobra, przerzucamy zestawy i bądźmy dobrej myśli. Jak mówię, pogoda, ciśnienie, no to już taki dzień też musi być, żeby nie poszło teraz w te krzaki. Spróbuję rzucić troszeczkę bliżej, no będę próbował, jak mówię, 2 godziny jeszcze przede mną, bądźmy dobrej myśli. Jak powiedziałem, no rybka niestety nieruszona, wędruje z powrotem do wody. Zaraz przerzucę drugi zestaw i czekamy. No niestety moi drodzy, minęły 4 godziny, które miałem wygospodarowane dzisiaj na zasiadkę, ale nadzieja umiera ostatnia. Przenoszę się jeszcze troszeczkę w dół rzeki, niedaleko, jakieś 30-25 metrów, spróbujemy. Poświęcę jeszcze godzinkę, bo jest niedosyt. Jak mówię, nadzieja umiera ostatnia, także przenosimy sprzęt i jeszcze godzinka. Niewiarygodne, bez brania totalnie, jak do tej pory. No przeniosłem się troszeczkę, tak jak powiedziałem, tutaj bliżej mostu. Zestawy wyrzucone. Godzinka, nie więcej. No czasami tak bywa. Nieraz się przyjeżdża i przez godzinę, dwie człowiek nie nadąży zacinać, a czasami są takie dni jak dzisiaj. Loteria, tak jest z rybami. Czas uciekać, moi drodzy. Warunki zmieniły się na jeszcze gorsze niż złe. Totalnie bez sensu. Okropne załamanie pogody. Zwijam sprzęt i spadam stąd. Niestety, musicie wybaczyć. I tak bywa czasami na rybach. Zobaczcie, co się dzieje. No niestety, moi drodzy, zobaczcie, jak ja wyglądam. Ale zimno, deszczowo, wiecznie. Czasami i tak bywa na rybach. Nigdy nie przewidzimy, kiedy ta ryba odpali, jakie warunki będą im pasowały. Najważniejsze, że spędzone prawie 5 godzin w plenerze. Świeże powietrze, bardzo świeże powietrze, za świeże. Obiecuję, że następnym razem będzie, jeżeli chodzi o rybę, będzie naprawdę konkretne odpalenie. To był taki filmik, żeby się zobaczyli, jakie są prawdziwe realia wędkarstwa. Nie, czasami bywa nie tak słodko, jak sobie byśmy tego zażyczyli, ale nie, to jest w tym ważne. Najważniejszy dzionek spędzony nad wodą, jak mówię, na łonie przyrody. Uciekam, bo jestem zmarznięty. A wam życzę wszystkiego dobrego i do kolejnego filmu. Będzie się działo.